do mnie chłopaki i powiedzieli, co robimy. Co robimy? Robimy Harlem Shake'a. To, że Harlem Shop jest tutaj, kurczę, patronem, tylko nam pomogło. Zgromadziliśmy chyba pierwszy raz w Opolu taką ilość osób przez szybkiego Facebooka, bo naprawdę to się nie udało, to jest FNM. No, wyszła inicjatywa po prostu z głupoty. Siedzieliśmy w domu, nie wiemy, co robić. Mówimy, zakładamy Harlem Shake'a w Opolu. Wszędzie na internecie dużo tego było po prostu i się udało, no. Miało być tylko 700 osób, a jest nas w sumie 4800. Więc bardzo fajnie. Jedna osoba zaczyna tańczyć po prostu. Będzie zmiana podkładu muzycznego i będzie nakręcać po prostu. Jak jest osób, żeby było. To ma tańczyć każdy jak chce. To nie ma żadnego układu. Wszyscy!